przełomowe odkrycie. Dotyczy śmiertelnej choroby. Wszystkie nowotwory mają wspólną cechę. Najnowsze badania. Naukowcy dokonali przełomowego odkrycia w badaniach nad nowotworami. Okazuje się, że wszystkie mają wspólną cechę. Odkrycie może doprowadzić do opracowania nowej strategii walki z chorobą. Naukowcy z Sinai Health System na łamach periodyku Cancer Cell opisali odkrycie, które rzuca nowe światło na zachowanie nowotworów. Kluczowa rola białka. Jak twierdzą, wszystkie te schorzenia można zaklasyfikować do jednej z dwóch kategorii, zależnie od tego, czy w komórce produkowane jest białko Apies Associated Protein. Od tego natomiast zależy, jak choroba reaguje na leki. Pełni ono przy tym kluczową rolę w powstaniu guzów złośliwych. Białko AP nie tylko jest włączone lub nie, ale ma odwrotne pro- lub antynowotworowe działanie. Nowotwory z włączonym AP potrzebują go do wzrostu i przetrwania. Natomiast te z wyłączonym AP przestają rosnąć, gdy AP zostanie aktywowane, wyjaśnia autor odkrycia Rod Bremner. Wiele nowotworów z wyłączonym białkiem AP jest przy tym wysoce śmiertelnych, tłumaczą naukowcy. Jednocześnie okazuje się, że niektóre raki, na przykład prostaty czy płuc, wyłączają produkcję tego białka, aby poradzić sobie z lekami. Co więcej, badacze odkryli, że białko to reguluje pływalność komórki. Kiedy jest obecne, komórka ma tendencję do opadania i przylegania do podłoża, a gdy nie działa, do unoszenia się w cieczy. Oporność na leczenie. Takie cechy komórek od dawna są już wiązane z ich opornością na leczenie. Prosta zero-jedynkowa zasada, którą odkryliśmy, może ujawnić strategię leczenia wielu rodzajów raka, które należą albo do kategorii z wyłączonym białkiem AP, albo do kategorii z włączonym. Co więcej, ponieważ nowotwory uczą się unikać terapii, opracowanie sposobu leczenia choroby z wyłączonym oraz z włączonym AP może stać się ogólnym podejściem zapobiegania oporności nowotworów na leczenie, podkreśla współautor publikacji Joel Pearson.